pan, samochodzik. Bursztynowa komnata. Tom pierwszy. Wilczyca z Jantaru. Rozdział piąty. Piip, piip. Obudził mnie smacznie śpiącego w rosynancie sygnał telefonu. Ha, halo. Poderwałem słuchawkę. Mówi Okoński. Odezwał się w niej stłumiony głos. Okoński? Pan Janusz. A któżby? Zachichotała słuchawka. Domyślam się, że dotarł pan szczęśliwie do Warszawy, a może i dalej. Tylko dlaczego musi mi pan o tym komunikować o tak diabelskiej porze? O tak, dotarłem, odpowiedział ściszony głos Okońskiego. Tylko nigdy nie zgadłby pan dokąd, na oddział ortopedii szpitala wojewódzkiego w Folsztynie. Co? Niech mi pan nie przerywa, tylko daje mówić. Bo coś słabo się czuje. Po pierwsze, przed liczbarkiem wyskoczyła z bocznej drogi ciężarówka bez świateł i tak zaprawiła, że tulaliśmy się z trampkiem dobrą minutę po polu. Tu film mi się urwał. Oprzytomniałem dopiero tu, jak mnie składali. Po drugie, ból musi widocznie ożywiać pamięć, bo już wiem, skąd znam tego ruska. Przyjechał do Kocha, do Barczewa. Ponąć wcześniej przyjeżdżał do niego częściej. Po trzecie, i to przykre, z mojej saszetki, która leży tu obok wraz z paszportem, prawem jazdy i pieniędzmi, zginął notes, w którym ja, idiota, sześć wskazań wilczycy zapisałem nie wiadomo po co. Po czwarte, i to dobre, niech panu uspokoi szefa, że trabanta będzie za co wyremontować albo nawet kupić nowszego. Obok na stoliku siostra położyła zegarek znamienitej firmy szwajcarski Patek i ze złotą. Choć zerwaną bransoletką. Stwierdziła, że znaleziono go przy mnie w trabancie i ucieszyła się, iż może mi oddać tak cenną rzecz. Toż nie będę na tyle niegrzeczny, żeby przekonywać siostrzyczkę, że to nie moje cacko. Tak więc, trabanta mamy z głowy. Koło pozostałych pięciu dziurek niech się pan zakrzątnie jak najszybciej, bo ci co mnie walnęli i gwizdnęli notes. Przepraszam, ale słabne. Połączenie się urwało. Ziewnąłem serdecznie i jąłem się gramolić ze śpiworu. Gdy nagle zupełnie odruchowo wyskoczyłem z niego błyskawicznie. Miejsce, które zajmował golf Ruska Okońskiego było puste. Ale co miałem robić? Alarmować udzielający nam gościnnie parkingu posterunek policji? Zakląłem pod nosem, wziąłem przybory toaletowe i poczłapałem do umywalni internatu. Odświeżony nieco przygotowałem sobie przy użyciu brzałki i półlitrowego kubka podwójną porcję mej ukochanej zielonej herbaty. Zasiadłem z nią na ławce przed internatem i jąłem nabijać fajeczkę. Przyznam, że smutno mi było na duszy. Nasza ekipa straciła już dwóch członków. Jednego, zygę, porwała nam miłość. Drugiego, okońskiego, zakłów gips podstępny atak ciężarówki. Tylko przez kogo kierowanej? Czy to był ktoś od tajemniczego rosyjskiego dziennikarza, czy z zielonego z które wydawało mi się mieć jakieś związki z towarzystwem przez historię do przyjaźni. Sądziłem, że uda mi się wyjaśnić, czyje ręce prowadziły ciężarówkę. Zresztą, nieznany przeciwnik wzbogacił się o bezcenną rzecz, notę Sokonickiego. Teraz nie musi już iść naszym tropem, jak to było z tak szybkim pojawieniem się Gęschego wraz z Freymą na miejscu naszej niefortunnej eksplozji. Teraz przeciwnik ma pięć miejsc do wyboru. Od którego zacznie? Usłyszałem smaczne ziewniecie i na ławkę obok mnie osunął się miękko pan Onufry. Czym mogę służyć o tak wczesnej porze? Spytałem. Kawa czy herbata? Rankiem, młody komnatologu? Uśmiechnął się w głębi brody Rzecki. Najlepsze jest świeże powietrze? To mówiąc, przeciągnął się rozkosznie i odetchnął głęboko. Uprzejmie odsunąłem się z fajką na bok. Nie przesadzajmy, klepnął mnie po kolanie, kropka, lepiej opowiedz pan, co słychać. Opowiadałem o faktach i przypuszczeniach, a podczas mej opowieści znamienity telera smutniał. Tak. Mruknął wreszcie, widziałem przed zaśnięciem jakieś strzępy ponurych obrazów, był i wśród nich duży samochód uderzający w jakieś małe auto, ale myślałem, że to tylko wpływ hałasu w internacie. Oj, starzejecie się, Rzecki. Powoli siedziba znamienitych poszukiwaczy skarbów ożywała. Każdy chciał być pierwszy w dzikowie, czyli dawnym Wildenhof, gdzie zapewne czekała już na niego bursztynowa komnata. Może jeszcze powiązana w pęczki. Burknąłem zły na tę chaotyczną krzątaninę. Pan coś mówił, panie Pawle? Spytała Zośka przysiadając na ławce. Tobie też powiem, mruknąłem, same smutne rzeczy, ale wysłuchać ich musisz, skoro mianujesz się moją pomocnicą. To pan mnie mianował. Oburzyła się. Dobrze już, dobrze słuchaj. I powtórzyłem relację z Daną Rzeckiemu. Biedny pan Okoński, zasmuciła się wysłuchawszy mnie. Widząc jej smutek sławny Teleradiesteta przysunął się do niej bliżej. Jeśli nie masz nic przeciwko temu, młoda damo, to spróbuję cię rozchmurzyć opowieścią kaszubską o powstaniu bursztynu. Zosia nie miała nic przeciwko tej opowieści, pan Rzecki poprawił się więc na ławce i przygładziwszy brodę zaczął opowiadać. Kiedy pan Bóg stworzył już świat, Usiadł zmęczony, ale i zadowolony, by odpocząć krzynę. Zgromadzili się wtedy wokół niego niebianie, aby oddać należną mu chwałę i cieszyć się wraz z nim. A tak wesołe anioły pokrzykiwały, że aż w dole świeżo stworzona ziemia drżała. Ale ujrzał dobry pan Bóg, że jeden z niebieskich duchów smutny czegoś i nawet łzy ociera. Jakież to nieszczęście! Mój wierny i dobry sługo, w tym radosnym dniu cię spotkało. Spytał troskliwy włodarz. Przestraszył się gniewu pańskiego anioł, ale odparł. Wszelką ziemię przebogato ustroiłeś, panie, tylko o biednych kaszubach zapomniałeś. Zmartwił się pan Bóg na te słowa, ale na ziemię spojrzał i zobaczył, że prawda to najprawdziwsza. Wiesz co? Do anioła więc rzekł, zajrzyj do tej oto skrzyni i wysyp na ziemię wszystko. Co tam zostało? Potfrunął wesół i uszanią do skrzyni i przewrócił ją. A z niej żółte kamyki i kamienie się wysypały i na ziemię kaszubską spadły. Tak oto bursztynu najwięcej jest na kaszubach, a już szczególniej na Kociewiu. Jeśli nie wierzysz, to sprawdź mrugnął wesoło na koniec opowiadania panonufry do Zośki. Dziewczyna zaśmiała się, ale niezbyt wesoło. Legenda piękna. Ale gdy my tu siedzimy, może ktoś inny dobiera się do kolejnego schowka wilczycy. Przynajmniej nikt ze stowarzyszenia gęschego, wskazałem stojący na parkingu mikrobus. A jeśli ktoś z towarzystwa tego, nazwijmy go, ruska? Nie ustawała moja pomocnica. To i my ruszajmy, zdawał się nie tracić dobrego humoru rzecki. Ponieważ nie wiemy, gdzie ten ktoś penetruje. Ty, młoda damo. Wskaż nam miejsce, od którego powinniśmy zacząć. Zosia aż zmarszczyła nosek z przejęcia. To, to może, skoro wszyscy pojadą na północ i będzie tam spory ruch. Pojedźmy na południe od tygrowa. Proponuję zajrzeć pod most nad torami, ten przed Górowem na licbarskiej szosie. Przecież wilczyca też go wyznaczyła. Możemy zacząć i od południa. Podniosłem się z ławki. Ale wolicie, że najpierw dowiem się, a przynajmniej spróbuję, gdzie to przebywa Rusek Okońskiego, czyli pan bodajże Kurowlew, którego golf zniknął z parkingu podczas naszego zasłużonego snu. Niestety nikt z personelu internatu ani z organizatorów zlotu nie wiedział, gdzie należy szukać gospodina Kurowlewa. Tylko jedna ze sprzątaczek powiedziała mi, że widziała go tuż przed północą zbiegającego dość raźnie jak na jego wiek po schodach. W ręku trzymał dużą skórzaną torbę. Może tak zapytać pułkownika Owsianowa? Nieśmiało zaproponował Rzecki. Akurat, otrząsnąłem się, żeby mnie ochrzanił jako końskiego wczoraj. Zresztą jeśli nie jest wspólnikiem Kurowlewa, to tyle wie gdzie go szukać co im. Może spotkamy go właśnie pod wzbudzającym sympatię z Osimostem. Pan to zawsze. Jęknęła młoda eksploratorka. Ale na szosę licbarską wyjechaliśmy już w jak najlepszej zgodzie. Zatrzymałem rosynanta przed mostem i ostrożnie zeszliśmy po zarośniętym chwastami nasypie. Uważnie rozglądałem się wokoło. Czego pan szuka? Zaciekawił się Rzecki. Śladów, że ktoś tu schodził dziś przed nami, ale ani tu, ani po przeciwnej stronie nic nie widzę. Chwasty za mostem też nie wydają się być pogniecione. O rany. Krzyknęła Zośka, zjeżdżając na pupie po na nasypu, na który się wdrapała. A widzisz? Wybuchnąłem śmiechem. A widzę. Podniosła się z godnością i otrzepała dżinsy. Tylko nie wiem, czy ten widok panów ucieszy. Ktoś dobrał się do schowka przed nami. W kilku skokach byłem przy tajemniczej studni. Tuż za mną posapywał pan Nufry i zachichotała Zosia. Gdzie widzisz schowek? Jeśli nie jest to on w studni po drugiej stronie wiaduktu, to może mi pan mówić Kaśka. Zbudowana z czerwonej cegły cembrowina studni ledwo wystawała z trawy o kilka kroków za, patrząc od górowa, murowanym z głazików i pomniejszych kamieni przęsłem wiaduktu. Samą studnię przywalały betonowe podkłady. Już łapałem za jeden, by go odciągnąć, gdy rzecki schwycił mnie za rękę. Powoli, panie Pawle. Odwrócił się do Zośki, a ty, młoda damo, dlaczego uważasz, że właśnie ta studnia kryje schowek wilczycy? Czemu nie interesuje cię na przykład to przęsło wiaduktu ani torowisko na nim? Nie wiem, dziewczyna miała w dłoni liść dzikiego szczawiu. Mam takie jakieś dziwne przeczucie. Przeczucie? Pan Onufry pogładził z powagą brodę. Tylko głupiec je zlekceważy. Ale skąd, na Boga, wiesz... Że ktoś już się dobrał do schowka. Zawołałem. Tak sobie pomyślałam, dziewczyna odzyskała rezon. Jak zobaczyłam te betonowe podkłady zamykające studnie. To już Polaków robota, nie? Po niemieckie byłyby drewniane, jak mi się wydaje. No a skoro nasi tak się zatroszczyli o studzienkę, to na pewno ją spenetrowali, o ile można ją przebadać aż po samo dno. Zaraz sprawdzimy, czy można. Sapnął Rzecki i teraz on złapał za koniec podkładu. Pomogłem mu wraz z Zośką i sił. Odsłoniła się przed nami głęboka na dobre dziesięć metrów czeluść, w którą prowadziły nad żarterdzą klamry wbite w ceglany mur. Z ciemności dobiegał plusk wody. A żeby te klamry walnąłem pięścią w cembrowinę. Będą mi zakłócać pracę prospektora. Pan chce zejść na dół po tym przedzawiałym żelastwie. Łypnął okiem do studni Rzecki. A co pan myślał? spytałem niezbyt grzecznie. A to, że i ja mam na zejście do studni ochotę. A że jestem starszy, pójdę pierwszy. Ch i. Uścisnąłem starszego pana. No to każdy po swój sprzęt. Schodzącego przewiążemy na wszelki wypadek liną, które przewleczemy przez szparę między podkładami. Nawet jeśli któraś z klamer trzaśnie, to nic oprócz kilku sińców czy zadrapań nie grozi. Po chwili już wiązałem ratowniczy węzeł pętli opasującej wydatny brzuszek rad niestety i podawałem mu halogenową latarkę. Rzecki włożył do kieszonki kurtki swe tajemnicze wahadełko, ale pokręcił głową. Boję się, że nie na wiele tu się przyda. Te klamry, które tak pana zdenerwowały, mogą fałszować jego wskazanie. Jeśli jeszcze dodamy przepływającą dołem strugę, której promieniowanie ma ogromny wpływ na przyrząd, od którego będę się próbował dowiedzieć prawdy o schowku to... Ch i... ch i... zakończył niewesołym śmieszkiem. Tak więc pan... zaniepokoiła się Zosia. Tak, młoda damo, że pozostała mi jeszcze skromna umiejętność odczytywania nieznanej innym historii rzeczy, zwana przez ciebie, z wielką chwałą dla mnie. Jasnowidzeniem. I pan Rzecki przewrócił nogi przez cembrowinę. Pierwsza klamra! zawołał. Ostrożnie popuszczałem linę. Stop! zadudniło wreszcie z głębi studni. Dotarłem nad wodę. Cierpliwości. Obwiązałem linę wokół podkładu i nachyliłem się nad otworem. Głęboko w dole widziałem w świetle latarki. Jak Rzecki wyjął z kieszeni wahadełko i powoli przesunął je wokół siebie przy ścianie studni. To na nic. Zachuczało z dołu. Muszę się skupić. Proszę o ciszę na górze. Latarka zgasła. Najciszej jak mogliśmy przycupnęliśmy z Zośką na cembrowinie. Słychać było tylko plusk przepływającej przez studnie strugi. Długo trwało? Zanim w mrocznej czeluści rozbłysło światło i dało się słyszeć znajome ch i. Ch i. Dziwne, że te dwie sylaby zdołały pomieścić i radość, i smutek. Pochyliliśmy się czym prędzej nad studnią, omal w nią nie wpadając. Brawo, młoda damo! Dudniło z głębokości. Jest schowek i to opróżniony, jak przewidziałaś. Wyłaże. Sapiąc z wysiłku pano Nufry. Dyskretnie pociągany przeze mnie na linie, wygramolił się wreszcie na powierzchnię. Przysiadł na podkładzie i jął się mocować z moim węzłem. i. Tuż pod powierzchnią wody jest w ścianie otwór na kilka cegieł, szeroki i głęboki. Wykonano go zapewne, gdy struga była płytsza. Otwór jest pusty, ale moje jasnowidztwo mówi mi, że coś w nim było i że pusty jest od dawna, nie od wojny. Ale od jakichś dwudziestu lat. Zejdzie pan sprawdzić odkrycie staruszka? Zerknął na mnie. Jakże bym śmiał? Zawołałem, co zostało przyjęte przez pana Onufrego z radością. Może jednak sprawdzimy podstawy przęseł wiaduktu? Pogładził w zamyśleniu brodę. Przecież tu był schowek. I ja go przeczułam. Zawołała z pretensją Zośka. Mimo jej okrzyku wyruszyliśmy w haszcze podbocznymi przęsłami uzbrojeni, panonufry w różdżkę, a ja w wykrywacz, Prospektor. Niestety, niczego poza tym, że przepływają tu z zachodu na wschód łączące się ze sobą strugi, nie odkryliśmy. Schowek studzienny był jedynym. A że opróżnionym przez kogoś? Poszukiwacz skarbów musi być przygotowany i na takie niespodzianki. Z wielkim mozołem przywaliliśmy na powrót studnie betonowym podkładem, by nie kusiła niepotrzebnie nikogo i ruszyliśmy w stronę Górowa. Zerknąłem na tajemniczo uśmiechniętą siostrzenicę. Co cię tak cieszy? Widok pana Gęskiego, jak z wielkim mozołem odwala podkłady ze studni, a potem włazi i... i zlatuje na dno, bo urwała się któraś z klamer. Nie rzecz drugiemu. Pstryknąłem ją w ucho. Młoda damo. Dopowiedział z oburzeniem pan ale po geście jego ręki gładzącej brodą poznałem, że odmalowany przez Zosie obraz przypadł i jemu do smaku. Cóż, wracamy do internatu dowiedzieć się o szczegółowych planach na dzisiaj. Zaśmiałem się. A potem do dzikowa. Krzyknęła radośnie Zośka. Oczywiście. Żebyś mogła wykazać wyższość Midasa dasa Iriny nad moim prospektorem. W opustoszałym internacie jego kierowniczka poinformowała nas, że poszukiwacze zmienili plany i dziś pojechali nurkować w jeziorze martwym, a także przeszukać okolice leśniczówki białe. Martwe. Skrzywiła się Zosia. Niemiła nazwa. Ale w wypadku tego jeziorka chyba słuszna. Zamyśliłem się. Żaden ptak wodny na nim nie gniazduje, a w samej wodzie nawet żaby nie zobaczysz. Stąd domniemanie że Niemcy mogli w nim zatopić bądź jakieś substancje trujące, bądź promieniotwórcze. To ci nurkowie strasznie ryzykują, zdenerwowała się moja asystentka. A czy im ktoś każe tam nurkować? Wzruszyłem ramionami. Zresztą jest też i wersja, że Niemcy zatopili w martwym skrzynie z niewiadomymi skarbami. Widocznie nurkowie wolą w nią wierzyć. Zawróciliśmy do Rosynanta, gdzie czekał na nas pan Onufry, gdy zatrzymało się przed nami czarny Audi najnowszego typu, z niemiecką rejestracją. Wysiadł z niego starszy pan. Wysoki, o krótko obciętych włosach i, jak to się mówi, wojskowej sylwetce. Prusak, szepnęła Zośka. Lekko kopnąłem ją w kostkę. Łaj, powiedziała i zamilkła. Starszy pan ukłonił się nam sztywno. Czy państwo należą do grona poszukiwaczy skarbów? Tak, odpowiedziałem. Czy dzisiaj jadą państwo do Głębocka nad Jezioro Głębokie? Nie. Dopiero jutro. Dziś sprawdzamy, czy pańscy rodacy nie zostawili czegoś w Jeziorze Martwym lub jego okolicach. Pozwoliłem sobie na drobną złośliwość, którą przybyły skwitował uśmiechem. O tak, dużo tu pozostawiliśmy. I pan chce to odnaleźć? Próbowałem się odciąć. Spoważniał. Szukałem tylko resztek mego domu, ale i ich już nie ma. Mam nadzieję odnaleźć jeszcze jedną pamiątkę, ale to już jutro, gdy płetwonurkowie przeszukają jezioro głębokie. Do widzenia Państwu. Znów sztywny ukłon i Audi odjechało cicho pomrukując. Opowiedziałem nieznającym niemieckiego Zośce i Rzeckiemu przebieg rozmowy. A nie mówiłam, że prusak. Zakrzyknęła triumfalnie nasza jedynaczka. Pan Onufry pokręcił głową. Dziwne, ale na mnie ten człowiek wywarł dobre wrażenie. Przychylam się do zdania pana Rzeckiego. Zaśmiałem się. Wolę wierzyć jasnowidzowi niż postrzelonej nastolatce. Fi, parsknęła Zośka. Jedziemy nad martwe czy nie? Si robi. Przekręciłem kluczyk w stacyjce. W pół wiosku skręciliśmy na szosę, która prowadziła przez Pareszki nad jezioro Martwe. Zaraz będzie ten bunkier Wilczycy, odezwała się niechętnie Zośka. Może więc poszukamy tu trzeciego schowka, zamiast nie wiadomo po co gnać za innymi nad to upiorne jezioro. Dziewczyna miała rację. Potwierdził to pan Rzecki delikatnym chrząknięciem. Śrobi. zawołałem po raz drugi, kryjąc zmieszanie. Zajeżdżamy pod bunkier. No. Mruknęła usatysfakcjonowana asystentka. Zwolniłem, zjechałem na pobocze i już miałem skręcać w grabową aleję, gdy zahamowałem ostro, w samą porę, by nikt nie domyślił się, że interesuje mnie bunkier. Nikt, czyli w tym wypadku członkowie towarzystwa przez historię do przyjaźni stojący przy zaparkowanym na środku alei mikrobusie. Wyskoczyłem z Rosjananta i prawie pod biegiem do Niemców. Witam pana, panie Gęsche. Dzień dobry panom. Czyżbyście trafili tu na coś interesującego? Uśmiech tłuścioszka, którym mnie przywitał, był kwaśny jak przysłowiowy ocet siedmiu złodziei. Odpowiedział jednak uprzejmie. Ot, tak zjechaliśmy z szosy, widząc te ruiny. Ale wyglądają mi jedynie na rozpoczętą budowę garaży. Co prawda, ciekawe po co tak duże garaże na tym pustkowiu, ale nie wiem nic bliższego o nich. Po powrocie do Bonn sprawdzę z ciekawości w archiwach. A państwa co tu sprowadza? Wydało mi się, że w małych oczkach mignął twardy błysk. Rozłożyłem ręce. Włącznie ciekawość spowodowana widokiem waszego samochodu. Jeśli natrafiliście na skarby, mieliśmy nadzieję uszczknąć i coś dla siebie. Od kiedy to jeden eksplorator dzieli się swym znaleziskiem z drugim. Parsknął tu ścioszek. Po oczkach poznałem, że za grosz mi nie wierzy. Zresztą, jeśli to on rozbił Okońskiego i wykradł jego notes, to dobrze wiedział, co mnie sprowadza pod bunkier z wielkim czerwonym napisem: Kocham kaczora. Zapali pan. Wyciągnął ku mnie srebrną cygarnicę. Dziękuję. Pozostanę przy fajce. Każda pliszka swój ogonek chwali. Zaśmiał się, rozpakował cygaro potężnych rozmiarów i wydobył z kieszeni ozdobną obcinarkę do cygar. Lewą ręką. Ręką, na której przegubie zobaczyłem wąską rankę, jakby. Po przerwanej bransoletce. Z trudem powstrzymałem się, żeby nie chwycić tłuścioszka za gardło co mi tam tych czterech byczków, patrzących spodełba. Ten bandycki napad na Okońskiego który mógł się skończyć jego śmiercią. Wcześniejszy napad, ten w Bochum. No ale co, co, Pawełku, akurat gęsche ci się do czegoś przyzna? Ranka na przegubie. Mógł się skaleczyć choćby tu, włażąc do bunkra. Będziesz się szarpał, to poskarży się władzom, że napadasz na przedstawiciela budującego przyjaźni niemiecko-polską stowarzyszenia. Jedyne co możesz, to mieć gościa na oku. No i nie dać mu się wyprzedzić w wyścigu do pozostałych schowków wilczycy z jantaru. A na razie sprawdź, jak to jest z ranką cioszka. No to cóż, Herr Gęsche, jedziemy dalej nad jezioro martwe. My poszukamy raczej przy leśniczówce, pyknął wonnym dymem. Nie jesteśmy płytwonurkami, więc co po nas nad jeziorem? Za to dzięki wykrywaczom metali może poszczęści się nam w lesie. Życzę powodzenia. Odszedłem dwa kroki. Aha, odwróciłem się. Przepraszam, która godzina? Mój zegarek coś nie. Tłuścioszek odruchowo podniósł lewą rękę z pustym przegubem. A niech to? Zostawiłem zegarek w internacie. Helmut, która godzina? Dochodzi jedenasta. Ponuro udzielił informacji jeden z beczkowatych towarzyszy Gęshego. Pogwizdując, wróciłem do Rosynanta czym to tak pana niemiaszki ucieszyły. Siliła się na złośliwość Zośka. Tym odpowiedziałem spokojnie, że, choć wbrew swej woli, przyznały się do rozwalenia ciężarówką, na pewno ukradzioną, Trampka wraz z Okońskim. A co za tym idzie, moim zdaniem, przyznały się też do zielonego z Cirocco oraz wcześniejszego napadu na pana Janusza i włamań do jego domu. Jednym słowem jest to szajka panny Gunter której tak zależało na potwierdzeniu tożsamości wilczycy z Górowa i Ławeckiego przez byłego nadprezydenta Prus Wschodnich, a potem na jej odzyskaniu. To, co powinniśmy teraz zrobić, proszę pana, spytał z troską w głosie Rzecki. Na razie pojedziemy grzecznie nad martwe i odwiedzimy także leśniczówkę białe, bo tam pojadą tłuścioszek i reszta. A potem wymkniemy się ukradkiem i wrócimy do tego bunkra. Spojrzałem na Niemców raczej niechętnie zajmujących miejsca w mikrobusie. Trudno, kochani, chcecie czy nie chcecie, dalej pojedziemy razem. Chi, ch zatarł swe malutkie dłonie czcigodny Jasnowic, oglądający się na wyjeżdżającego na szosę Mercedesa. Nie to, żebym Niemców nie lubił, bo są wśród nich różni, jak to w każdym narodzie. Ale gdy rano patrzyłem na tego pana. Który przyjechał czarny Maudi, to owszem, wiedziałem, że mam przed sobą przeciwnika, ale nie wroga. A to bardzo istotna, choć subtelna różnica. Skinąłem potakująco głową, a ci z tego stowarzyszenia, które niby ma budować przyjaźń między naszymi narodami, to ech, uderzył pięścią o pięść z tak niespodziewaną siłą, że aż przestraszył Zośkę, która podskoczyła w fotelu. Przepraszam. Młoda damo, Rzecki znów był jednym uśmiechem, ale czasem człowieka ponosi. Gdy przejeżdżaliśmy przez Pareszki zerknąłem na krzyż, z którego naród ukraiński wołał do Boga o ratunek. Co sprawiło, pomyślałem, że moskwiczanka Irina modliła się pod ukraińskim krzyżem. Zośka nie zwróciła nań tym razem uwagi, tylko Rzecki powiódł wzrokiem zajaśniającym wysoko drzewcem. Gdy zjechaliśmy nad Martwe pierwsza grupa płytwonurków zakończyła wstępną penetrację jeziora i meldowała się teraz przed prezesem klubu Rekin z Gdańska, Jerzym Janczukowiczem. Z uznaniem przyjrzałem się ich sprzętowi, halogenowe reflektory, podwodne wykrywacze metali, sonary wskazujące każdą nierówność dna, która mogła oznaczać stos zrzuconych przez Niemców do wody skrzyń, liczniki Geigera w wodoszczelnych obudowach. Na wypadek natrafienia na substancje promieniotwórcze. Ogólna pucha, mówił szykujący sprzęt potężnie zbudowany nurek z poznańskiego klubu Delfin. W tym Burgundzie. Uśmiechnąłem się na to sympatyczne nazwanie brudnorudej wody jeziora. Rzeczywiście ani rybki. Jeśli tu trafimy jakieś skrzynie, to trzeba by sprzętu geofizycznego do zbadania struktury dna, bo mu rzadki jak śmietana. Mamy aparacik do tego, magnetometr protonowy, odezwał się jeden z gdańskich nurków. Tylko dajcie ponton, bo nasz nie udźwignie agregatu zasilającego i obsługi. Mu jak nic na parę metrów głęboki. Zawołała mocująca się z zamkiem kombinezonu blondynka wychodząca na brzeg. Ale co dziwne, natrafiłam na rząd wystających z niego palików. Prowadzi w głąb jeziora. Podniosła w górę tabliczkę do zapisów pod wodą, mam zaznaczone jego położenie, o ile hitlerowskie czary nie zmyliły mojej busoli, zaśmiała się. Pokaż, zawołał Janczukowicz. Dobra następna szóstka schodzi według tych namiarów. Może pojedziemy stąd? Szepnęła Sosia. Paliki, choćby nie wiem ile ich było, to nie bursztynowa komnata. Poczekaj, rozsiadłem się na niewielkiej skarpie. Czy nie zastanawiacie, po co komu ogrodzenie na dnie jeziora, a może to sztucznie stworzona zatoka? Niemcy mogli przecież skierować tu wodę, aby zakryła coś bardzo dla nich ważnego. Fakt. dziewczyna grzecznie usiadła obok. Rzecki stał nieruchomo na brzegu jeziora i wpatrywał się w wodę. Po pewnym czasie zawrócił ku nam, machając ze zniechęceniem ręką albo ja nie ten Jasnowic jestem co trzeba albo to nie ta woda nic nie mogę odczytać z przeszłości zresztą za duży tu ruch bieganina ta planina przysiadł na kamieniu poczekajmy starałem się obudzić nadzieję we współtowarzyszach może kolejne patrole płetwonurków coś znajdą pan Janczukowicz nie wysyłałby ich pod wodę gdyby na coś nie liczył to jeden z bardziej zawziętych na komnatę łowców Rzecki kiwnął głową. Tak. Znam jego nazwisko, ale nigdy nie miałem okazji spotkać się z nim osobiście. To wybitny fachowiec, chociaż upiera się przy tym, że bursztynowa komnata musi być gdzieś pod wodą, najprawdopodobniej w szczątkach Wilhelma Gustloffa lub innego zatopionego przez Rosjan niemieckiego transportowca. Poszukiwania naziemnego nie interesują. Przecież jest płytwonurkiem. Zaśmiałem się. Podszedł do nas gęsche. Zostają tu Państwo jeszcze? My jedziemy pod leśniczówkę. O, to zobaczymy Panów przy pracy. Ja będę miał okazję wypróbować skuteczność swego prospektora. Wyzywam Panów na zawody. Kto znajdzie więcej skarbów? Udałem wesołość. Zaraz przyjeżdżamy. Na razie. Tłuścioszek pomaszerował do mikrobusu. Zaraz. Syknęła na mnie Zośka. Raz pan każe nam tu czekać na wyniki poszukiwań płytwonurków, to znów umawia się za chwilę z tłuścioszkiem pod leśniczówką. Umawiam się za chwilę, spojrzałem na nią pobłażliwie, bo chcę, żeby tam byli, a nie popędzili rozbebeszać nasz bunkier, młoda damo, jak cię chyba nieco na wyrost nazywa pan Rzecki. Rozumiem i przepraszam, skinęła mi głową. Zresztą... Nad martwym i tak nie zabawiliśmy długo. Kolejne zanurzenia płetwonurków nie przyniosły bowiem żadnych rewelacji. Stwierdzono jedynie znaczne stężenie siarkowodoru i pobrano próbki wody i muł, aby poddać je analizom w laboratoriach, które wykryłyby ewentualną obecność w jeziorze jakichś trujących substancji przedostających się do wody z zatopionego przez Niemców ładunku. Promieniowania, które mogłoby świadczyć że ukryto w martwym materiały i urządzenia do produkcji broni atomowej, liczniki Geigera nie wykryły. Tymczasem okolice leśniczówki białe opanowali na ziemi poszukiwacze skarbów, wyposażeni głównie w wykrywacze metali, ale najczęściej w prostsze typy niż prospector i Midas, głównie Rambo i penetrator również firmy Armand. Młodzi Niemcy z Towarzystwa przez historię do Przyjaźni ruszyli ze swym sprzętem w las, zaopatrzeni przez tłuścioszka w skrzętnie chowane przed moim okiem kopie jakiegoś planu. On sam pozostał na ławce przed leśniczówką, otoczony ciężkimi kłębami dymu z cygara. Niech pan pamięta o zawodach. Zawołał do mnie. Cóż było robić? Wyciągnąłem wykrywacz z Ygi i saperkę. I ruszyłem w stronę, gdzie nierówności terenu wyznaczały resztki okopów. Zośka mnie zdradziła, bo widząc Irinę, która jak na moje oko obojętnie i bez przekonania merdała czujnikiem Midasa po ścieżkach i polankach, dołączyła do niej, przypominając Rosjance, że ta obiecała nauczyć ją posługiwania się Midasem. Muszę stwierdzić, że to przeczesywanie lasów ciągnęło mnie. Przecież w każdej chwili w słuchawkach mógł odezwać się pisk świadczący, że natrafiłem być może na skarb. Zresztą byle metalowy drobiazg wystarczyłby, żeby prospector dał mi o nim znać. Potrafił przecież wykryć monetę przez 30 warstwę ziemi. Owszem, mogłem włączyć jego dyskryminator tak, że wskazywałby tylko odnalezienie przedmiotów z metali szlachetnych. Ale aż tak żądnym znalezienia skarbu nie byłem. Ciekawiło mnie wszystko, na co mogłem się natknąć. Gdzieś z boku rozległy się głośne niemieckie okrzyki, świadczące, że moim rywalom się poszczęściło. A niech ich! mruknąłem ze złością, ale ku mej nagłej radości, już po kilku krokach, odezwał się mój wykrywacz. Dźwięk był czysty i silny. Tak więc nie była to moneta czy guzik od płaszcza, ale coś większego. Dokładnie namierzyłem miejsce najsilniejszego sygnału. Sprawdzając wychylenie strzałki wskaźnika, czy mnie ucho nie myli. Wreszcie odłożyłem prospector i przyklękłemu stóp niewielkiego wielkiego wzniesieni, który było chyba przed pół wiekiem osłoną stanowiska karabinu maszynowego. Sięgnąłem po łopatkę. Jeden sztych, drugi. Nic. Musiałem uderzyć mocniej i głębiej. Hura. Ostrze łopatki uderzyło o coś twardego. Pomny niemiłej niespodzianki. Którą sprawił nam kamień w pareszkach. Ostrożnie odgarnąłem piasek rękoma. Na dnie wykopu ukazała się zardzewiała rękojeść. Co my tu mamy? Sięgnąłem po nią już bez obaw i wyciągnąłem na wierzch. Pomimo ze skorupiałego piasku i rdzy stwierdziłem, że trzymamy w ręku całkiem dobrze zachowany rosyjski pistolet TT, używaną przez nasze wojsko i milicję bodajże do lat 70. TT. Sam kiedyś z niej strzelałem. Niestety stan tej nie zachęcał raczej do naciśnięcia na spust. Nie miałem ochoty utracić dłoni. No, ale coś znalazłem i to nie byle co. Rześko ruszyłem dalej poprzedzany przez czujnik prospektora. Niestety, na detetce moje odkrycia tego dnia się skończyły. Połaziłem jeszcze z pół godziny po lesie, ale wykrywacz milczał jak zaklęty. Wróciłem do leśniczówki. Byli tam już moi rywale od tłuścioszka. Znaleźli lufę i zamek niemieckiego karabinu maszynowego z pandał i skorupę rosyjskiego granatu zaczepnego, tak zwanej cytrynki, na szczęście bez zapalnika i pustą. Oceniający nasze znaleziska gęsche, biorąc pod uwagę bardzo dobry stan mejtytetki i to, że była kompletna, ogłosił mnie zwycięzcą. No to teraz do górowa. Trzeba uczcić pański sukces. Zaśmiał się patrząc na mnie z potoka. A patrz sobie, patrz. Pomyślałem. I tak zaraz pojadę za tobą. Nawet nie zdążysz ruszyć paluszkiem przy bunkrze. Cóż, uśmiechnąłem się do niego jak najuprzejmiej. Muszę tu jeszcze zaczekać na moją. Zawahałem się, siostrzenicę. Gdzieś zawieruszyła się z panią Zubajewą. Proszę jechać. Dogonię pana. Gęscha wydał mi się bardzo ucieszony tym. Że jeszcze zostaje przy leśniczówce, ale nie zwróciłem na to specjalnej uwagi. Zły na Zośkę i Rinę. Gdzie to pałętają się po lesie. Odam ja Zosi bursztynowa komnatę, że nawet na widok kropli żywicy czkawki będzie dostawać. Dopiero teraz zwróciłem uwagę, że przecież nie ma i Rzeckiego. Ale nie zdążyłem się rozzłościć na niego, gdy wyszedł z zapłotu ze swą słynną skrzyneczką w ręku. No i co? Zapytałem w miarę uprzejmie. Niestety nic, usiadł na ławce i, jak to w jego zwyczaju, pogładził brodę. To znaczy kryje się tu gdzie nie gdzie jakieś żelastwo w starych okopach i, co przykrzejsze, niepogrzebane jak Pan Bóg przykazał, szczątki ludzkie. O, dużo ich, za dużo. Może po powrocie do Warszawy uda mi się zorganizować tu ekshumację? Oczywiście pod pańskim kierunkiem. Panie Pawle, uśmiechnął się smutnie. Komu się zechce przekopywać taki szmat lasu i kto za to zapłaci? Pokręcił głową. A wie Pan, jakie było moje najsmutniejsze znalezisko? Słucham. Natrafiłem na sosnę, wiekową, oplecioną wrosłym już pod korę łańcuchem, u którego zwierzały się szczątki dwóch ust, a w nich czaszki końskie. Ktoś, a było to zapewne w 1945 roku. Przywiązał parę koni do drzewa i odszedł od nich. I zginął. Konie męczyły się niezauważone przez nikogo, bo sądzę, że wtedy rósł wokół gęsty zagajnik. Męczyły się, aż zdechły z głodu. Panie Onufry, przecież wtedy tylu ludzi. Panie Pawle, przerwał mi. Jedni ludzie drugim ludziom, a przy następnej okazji ci drudzy tym pierwszym. Ale co tu winne zwierzęta? Opuściłem wzrok pod pociemniałym nagle spojrzeniem jego tak zawsze pogodnych błękitnych oczu. W milczeniu obracałem fajkę w dłoni. Rzecki układał cicho swój sprzęt w skrzyneczce. Ojej, usłyszałem wołanie Zośki, to panowie czekają na mnie, a myśmy z Iriną. A wyście nic nie znalazły, zaśmiałem się. Powracał dobry humor. Jakże my mogły znaleźć, śpiewnie odezwała się Irina. Kiedy taki sławny poszukiwacz jak pane wszystkie skarby z lasu wykopał? Uśmiechnęła się, pakując torbę z Midasem do bagażnika Golfa. Piękna kobieta, pomyślałem, tylko trochę za dużo niewiadomych. Ma super sprzęt eksploratorski, a posługuje się nim, byle zbyć. Czyżby nie natrafiła jeszcze na miejsce, gdzie go ma właściwie użyć? I ta modlitwa pod ukraińskim krzyżem? Jedziemy. Machnęła nam ręką piękna Rosjanka. Już. Odmachała jej młodziutka Polka, której też niczego nie brakowało. Zosiu, zapytałem, gdy szliśmy do Rosynanta, czy rozmawiałaś z Irymą na temat naszego tu przyjazdu. No, kim jesteśmy? Po co? Też nadałaś je jak balonik. Czyż nie jestem siostrzenicą pana samochodzika? Cho, ho, zachichotał. Ale z pewnym szacunkiem panu Nufry. Dobra, przepraszam. Podniosłem ręce. Ale tu jesteś moją siostrzenicą. Jasne? Jasne. Rozpogodziła się Zośka. Wsiedliśmy, uruchomiłem silnik i już miałem wrzucać bieg, by ruszyć za znikającym za zakrętem golfem Iriny, gdy rzuciłem okiem na deskę rozdzielczą. Ażeby. Wrzasnąłem błyskawicznie wyłączając silnik. Wskazówka jednego z jak to nazwał pan Tomasz, amerykańskich bajerów, czyli wskaźnika gęstości paliwa, stała na czerwonym polu. Co się stało? Poderwali się Rzecki i Zośka. Mamy cukier w paliwie, wycedziłem przez zęby. I daje sobie głowę uciąć, że nasypany ręką gęshego. Cukier? A czym to grozi? Zaniepokoił się Radiesteta. W najlepszym wypadku zapieczeniem wtryskiwaczy paliwa, w najgorszym zatarciem silnika. O rany! Jęknęła siostrzenica. Ech! Westchnąłem. Żeby był tu Zyga ze swym maluchem albo o koński z trampkiem. Zresztą i chałtka tłuścioszek załatwiłby podobnie jak Rosynanta. Musi wiedzieć coś pewniejszego niż zapis w notesie pana Janusza o bunkrze i śpieszyć się, żeby zdążyć przed nami. Już pewnie jest na miejscu. A my? Załamał dłonie Rzecki. A my musimy się modlić, żeby leśniczy miał w garażu zapas ropy do gazika. Jeśli ma, to wylewamy nasze zatrute świństwo, przepłukujemy zbiornik i układ paliwowy, jak to się mądrze nazywa, tankujemy ropę leśniczego i pojechali. A jeśli leśniczy nie ma zapasu? Ponuro zwiesiła głowę Zośka. To grzecznie i szeleszcząc banknotami poprosimy, by nas odholował do górowa ku wielkiej radości towarzystwa przez historię do przyjaźni.